Księga Ezechiela, rozdział pierwszy. I stało się w 30 roku, w 4 miesiącu, 5 dnia tego miesiąca, gdy byłem wśród uprowadzonych nad rzeką Kebar, że otworzyły się niebiosa i miałem widzenie Boże. 5 dnia tego miesiąca był to 5 rok od uprowadzenia do niewoli króla Jojakina. Słowo Pana doszło wyraźnie do kapłana Ezechiela, syna Buziego, w ziemi Chaldejczyków nad rzeką Kebar, a była nad nim ręka Pana. I spojrzałem, a oto gwałtowny wiatr nadszedł od północy, a z nim wielka chmura, ogień pałający oraz blask dokoła niego, a z jego środka widoczne było coś, jakby blask bursztynu ze środka ognia. Także ze środka ukazało się coś na kształt czterech istot żywych, a wyglądały tak, miały one postać człowieka. Każda z nich miała po cztery twarze i każda po cztery skrzydła. Ich nogi były proste, a ich stopy jak stopy ucielca, lśniły jak polerowany brąz. Pod skrzydłami, po czterech bokach miały ręce ludzkie, a one cztery miały twarze i skrzydła. Ich skrzydła były złączone jedno z drugim, gdy szły nie odwracały się, ale każda istota szła prosto przed siebie. A ich twarze miały taki wygląd. Wszystkie cztery miały z przodu twarz ludzką, z prawej strony twarz lwa, z lewej strony wszystkie cztery miały twarze wołu, a także z tyłu miały wszystkie twarz orła. A ich twarze i skrzydła były rozwinięte ku górze. Dwa skrzydła każdej istoty łączyły się ze sobą, a dwa okrywały ich ciało. A każda z istot szła prosto przed siebie. Dokądkolwiek duch zmierzał, tam szły, a gdy szły, nie odwracały się. A wygląd tych istot był taki. Wyglądały jak węgle rozżarzone w ogniu, jak palące się pochodnie. Ten ogień krążył między istotami, jaśniał blaskiem, a z niego wychodziła błyskawica. Te istoty biegały tam i z powrotem, jak błysk pioruna. A gdy się przypatrywałem tym istotom żywym, oto znajdowało się jedno koło na ziemi przy tych czterech istotach mających cztery twarze. Wygląd tych kół i ich wykonanie były jak blask berylu i wszystkie cztery koła miały jednakowy kształt, a tak wyglądały i tak były wykonane, jakby jedno koło było w środku drugiego koła. Gdy się poruszały, szły w czterech kierunkach, a idąc nie odwracały się. Obręcze były tak wysokie, że wzbudzały strach, a te cztery obręcze miały pełno oczu wokoło. A gdy istoty żywe szły, koła szły obok nich. Gdy istoty żywe podnosiły się ponad ziemię, podnosiły się także koła. Dokądkolwiek zmierzał duch, tam szły, właśnie tam, gdzie zmierzał duch, a koła podnosiły się przed nimi, bo duch istot żywych był w kołach. Gdy one szły, poruszyły się i koła. Gdy one stawały, zatrzymywały się i koła, a gdy podnosiły się ponad ziemię, wraz z nimi podnosiły się też koła, bo duch istot żywych był w kołach. Nad głowami istot żywych było coś na kształt sklepienia, jak blask straszliwego kryształu rozpostartego w górze nad ich głowami, a pod sklepieniem skrzydła ich były podniesione, jedno z drugim złączone. Każda istota miała po dwa, którymi okrywała jedną stronę i każda miała po dwa, którymi okrywała drugą stronę swego ciała. I gdy szły, słyszałem szum ich skrzydeł jak szum wielkich wód, jak głos wszechmocnego i głos huku, jak zgiełk wojska, a gdy stały, opuszczały swoje skrzydła. Gdy stały i opuszczały swoje skrzydła, rozległ się głos nad sklepienia, które było nad ich głową. A ponad sklepieniem, które było nad ich głową, było coś podobnego do tronu, z wyglądu jak kamień szafiru. I u góry, na tym, co było podobne do tronu, znajdowało się coś, z wyglądu przypominające człowieka. I widziałem, jakby kolor bursztynu, niczym ogień wewnątrz niego wokoło. Od jego bioder wzwyż i od jego bioder w dół widziałem coś, co wyglądało jak ogień, a wokół niego blask. Jak widok tęczy, która pojawia się w chmurze w dzień deszczowy, tak wyglądał blask wokoło. To było widzenie podobieństwa chwały Pana, a gdy ją zobaczyłem, upadłem na twarz i usłyszałem głos mówiącego.
Rozdział drugi. I powiedział do mnie: Synu człowieczy, stań na nogi, a będę do ciebie mówił. I wstąpił we mnie duch, gdy przemówił do mnie i postawił mnie na nogi. Potem słyszałem tego, który mówił do mnie. Powiedział mi: Synu człowieczy, ja cię posyłam do synów Izraela, do narodu buntowniczego, który mi się sprzeciwił. Oni i ich ojcowie występowali przeciwko mnie aż do dziś. Są to synowie o bezczelnych twarzach i zatwardziałem sercu. Do nich cię posyłam. Powiesz im: tak mówi Pan Bóg. A oni, czy posłuchają, czy nie, gdyż są domem buntowniczym, przecież będą wiedzieć, że był wśród nich prorok. Ale ty, synu człowieczy, nie bój się ich, ani nie lękaj się ich słów. Chociaż otaczają cię osty i ciernie i mieszkasz wśród skorpionów, nie bój się ich słów, ani nie lękaj się ich twarzy, gdyż są domem buntowniczym. Powiedz im moje słowa, czy usłuchają, czy nie, gdyż są zbuntowani. Lecz ty, synu człowieczy, słuchaj, co mówię do ciebie. Nie bądź zbuntowany, jak ten dom buntowniczy. Otwórz swe usta i zjedz, co ci daję. I spojrzałem, a oto ręka była wyciągnięta do mnie, a w niej zwój księgi. A on rozwinął go przede mną, był zapisany z jednej i z drugiej strony, a spisane były w nim lamenty, żal i biadania. Rozdział trzeci. I powiedział do mnie: Synu człowieczy, zjedz to, co jest przed tobą, zjedz ten zwój i idź, przemawiaj do domu Izraela. Otworzyłem więc swe usta i dał mi zjeść ten zwój. I powiedział mi: Synu człowieczy, nakarm swój brzuch i napełnij swoje wnętrzności tym zwojem, który ci daję. Zjadłem go, a był w moich ustach słodki jak miód. Potem powiedział do mnie: Synu człowieczy, idź, udaj się do domu Izraela i mów do niego moimi słowami. Bo nie posyłam cię do ludu o niezrozumiałej mowie lub trudnym języku, ale do domu Izraela. Nie do wielu narodów o niezrozumiałej mowie i trudnym języku, których słów byś nie zrozumiał, chociaż gdybym cię do nich posłał, usłuchałyby cię. Lecz dom Izraela nie będzie chciał cię słuchać, ponieważ mnie samego nie chce usłuchać. Cały dom Izraela ma bowiem twarde czoło i zatwardziałe serce. Oto uczyniłem twoją twarz twardą przeciwko ich twarzom, a twoje czoło twarde przeciwko ich czołom. Uczyniłem twe czoło jak diament twardszym od krzemienia. Nie bój się ich, ani nie lękaj się ich twarzy, gdyż są domem buntowniczym. I powiedział do mnie: Synu człowieczy, weź sobie do serca wszystkie moje słowa, które będę do ciebie mówić, i słuchaj ich uszami. Idź, udaj się do pojmanych, do synów twego ludu, i powiedz im: tak mówi Pan Bóg, czy będą słuchać, czy nie. Wtedy duch uniósł mnie i usłyszałem za sobą huk wielkiego grzmotu. Niech będzie błogosławiona chwała Pana ze swego miejsca. Usłyszałem też szum skrzydeł tych istot żywych, które się dotykały nawzajem, głos kół naprzeciwko nich i głos wielkiego grzmotu. A duch uniósł mnie i zabrał, i poszedłem w goryczy i w gniewie swego ducha, lecz ręka Pana mocno ciążyła nade mną. I przyszedłem do pojmanych w Tel Abib, którzy mieszkali nad rzeką Kebar, i usiadłem tam, gdzie oni mieszkali. Pozostałem tam osłupiały wśród nich przez 7 dni. A gdy minęło 7 dni, doszło do mnie słowo Pana mówiące: Synu człowieczy, ustanowiłem cię stróżem domu Izraela. Usłysz więc słowo z moich ust i upominaj go ode mnie. Gdy powiem bezbożnemu: z pewnością umrzesz, a nie upomnisz go, ani nie ostrzeżesz, aby go odwieść od jego bezbożnej drogi, aby uratować jego życie, to ten bezbożny umrze w swojej nieprawości, ale jego krwi zażądam z twojej ręki. Lecz jeśli ostrzeżesz bezbożnego, a on nie odwróci się od swej bezbożności i od swej bezbożnej drogi, to on umrze w swojej nieprawości, ale ty wybawisz swoją duszę. Gdy zaś sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni nieprawość, a ja ześlę na niego przeszkodę, to on umrze. Ponieważ nie ostrzegłeś go, umrze w swym grzechu i nie będzie się pamiętać o jego sprawiedliwości, którą czynił,
lecz jego krwi zażądam z twojej ręki. Ale jeśli ostrzeżesz sprawiedliwego, aby sprawiedliwy nie zgrzeszył i on nie zgrzeszy, na pewno będzie żył, bo przyjął ostrzeżenie, a ty ocalisz swoją duszę. I spoczęła tam nade mną ręka Pana i powiedział do mnie: wstań i pójdź na równinę, tam będę z tobą mówił. Wstałem więc i wyszedłem na równinę, a oto chwała Pana stała tam, taka jak chwała, którą widziałem nad rzeką Kebar, i upadłem na twarz. Wtedy Duch wstąpił we mnie, postawił mnie na nogi i przemówił do mnie: idź i zamknij się w swym domu. Bo oto, Synu Człowieczy, włożą na ciebie powrozy i zwiążą cię nimi, a nie będziesz mógł wyjść między nich. A ja sprawię, że twój język przylgnie do twego podniebienia i będziesz niemy, i nie będziesz dla nich człowiekiem, który strofuje, gdy są domem buntowniczym. Ale gdy będę z tobą mówić, otworzę ci usta i powiesz do nich: tak mówi Pan Bóg, kto chce słuchać, niech słucha, a kto nie chce, niech nie słucha, gdy są domem buntowniczym. Rozdział 4. A ty, Synu Człowieczy, weź sobie glinianą tabliczkę, połóż ją przed sobą i wyryj na niej miasto Jerozolimę, sporządź jego oblężenie, zbuduj przeciwko niemu szańce, usyp przeciwko niemu wał, uszykuj przeciwko niemu wojska i ustaw przeciwko niemu tarany dokoła. Następnie weź sobie patelnię żelazną, postaw ją jakby mur żelazny pomiędzy sobą a miastem i odwróć swą twarz przeciwko niemu. Ono będzie oblężone, a ty będziesz je oblegał. To będzie znak dla domu Izraela. Potem połóż się na lewym boku i złóż na nim nieprawość domu Izraela. Ile dni będziesz na nim leżał, tak długo będziesz znosił ich nieprawość. A ja wyznaczam ci lata ich nieprawości według liczby dni, 390 dni. Tak długo będziesz znosił nieprawość domu Izraela. A gdy je wypełnisz, położysz się na prawym boku i będziesz znosił nieprawość domu Judy przez 40 dni. Wyznaczam ci jeden dzień za każdy rok. Tak więc obróć swoją twarz na oblężenie Jerozolimy, obnaż swoje ramię i prorokuj przeciwko niej. A oto kładę na ciebie pęta, abyś nie mógł się obrócić z jednego boku na drugi, aż wypełnisz dni swego oblężenia. Weź sobie też pszenicę, jęczmień, bób, soczewicę, proso i orkisz. Włóż to do jednego naczynia i przygotuj sobie z tego chleb, a będziesz go jadł przez tyle dni, ile będziesz leżeć na swym boku, przez 390 dni. A waga twego pokarmu, który będziesz jadł, wyniesie 20 syklów na dzień. Będziesz go jadł w ustalonym czasie. Także wodę będziesz pił w określonej ilości, szóstą część hinu będziesz pił w ustalonym czasie. Chleb będziesz jadł jak podpłomyki jęczmienne, upieczesz go na ich oczach, na ludzkich odchodach. I Pan powiedział: tak synowie Izraela będą jeść swój nieczysty chleb wśród pogan, do których ich wypędzę. I powiedziałem: ach, Panie Boże, oto moja dusza nigdy się nie splamiła. Od mojego dzieciństwa aż do tej pory nie jadłem padliny ani tego, co zwierzę rozszarpało. Żadne mięso obrzydłe nie weszło do moich ust. Ale on powiedział do mnie: oto daję ci odchody wołowe zamiast odchodów ludzkich, abyś sobie na nich upiekł chleb. Potem powiedział do mnie: Synu Człowieczy, oto ja zniszczę zapas chleba w Jerozolimie, także będą jedli chleb w odważonej ilości i w zmartwieniu i będą pić wodę w odmierzonej ilości i z przerażeniem. Aby im brakowało chleba i wody, aby każdy z nich był przerażony i niszczał w swoich nieprawościach. Rozdział 5. Ty zaś, Synu Człowieczy, weź sobie ostry nóż, weź sobie brzytwę fryzjerską i ogól nią sobie głowę oraz brodę, potem weź sobie wagę i rozdziel włosy. Jedną trzecią spal w ogniu w środku miasta, gdy wypełnią się dni oblężenia. Potem weź trzecią część i posiekaj mieczem dokoła, a trzecią część rozrzuć na wiatr, bo ja dobędę miecz na nich. Ale weź z nich małą ilość i zawiń w poły swojej szaty.
Z tych weź jeszcze trochę, wrzuć je w środek ognia i spal je w ogniu. Stamtąd wyjdzie ogień na cały dom Izraela. Tak mówi Pan Bóg. To jest Jerozolima, którą umieściłem pośród pogan, otoczona zewsząd krajami. Ale zamieniła moje sądy w niegodziwość bardziej niż poganie, a moje ustawy bardziej niż kraje, które ją otaczają. Wzgardzili bowiem moimi sądami i nie postępowali według moich ustaw. Dlatego tak mówi Pan Bóg. Ponieważ przewyższyliście swoimi grzechami pogan, którzy was otaczają, a nie postępowaliście według moich ustaw i nie przestrzegaliście moich sądów, nawet nie czyniliście według sądów pogan, którzy są dokoła was. Dlatego tak mówi Pan Bóg. Oto występuję przeciwko tobie i wykonam sądy pośrodku ciebie na oczach pogan. I z powodu wszystkich twoich obrzydliwości uczynię ci to, czego wcześniej nie uczyniłem i czego już więcej nie uczynię. Dlatego ojcowie będą jeść synów pośród ciebie, a synowie będą jeść swoich ojców. Wykonam sądy nad tobą i rozproszę całą twoją resztkę na wszystkie wiatry. Dlatego jak żyję, mówi Pan Bóg, ponieważ zbezcześciłeś moją świątynię wszelkimi twymi nieczystościami i wszelkimi twymi obrzydliwościami, ja także poniżę ciebie. Moje oko nie oszczędzi cię i nie zlituję się nad tobą. Trzecia część twoich ludzi umrze od zarazy i wyginie z głodu pośród ciebie. Trzecia część padnie od miecza wokół ciebie, a trzecią część rozproszę na wszystkie wiatry i miecz na nich dobędę. Tak dopełni się mój gniew i natrę na nich swoją zapalczywością i ucieszę się. I poznają, że ja, Pan, powiedziałem to w swojej zapalczywości, gdy wykonam na nich swój gniew. I zamienię cię w spustoszenie i w hańbę narodów, które są wokoło ciebie, na oczach każdego przechodnia. A tak staniesz się hańbą, pośmiewiskiem, przykładem i przerażeniem dla narodów, które cię otaczają, gdy wykonam na tobie sądy w zapalczywości i gniewie i w srogich upomnieniach. Ja, Pan, to powiedziałem. Gdy wypuszczę przeciw wam srogie strzały głodu, które będą leciały ku zniszczeniu, a które wypuszczę, aby was wyniszczyć, wzmogę głód przeciwko wam i zniszczę wasz zapas chleba. Ześlę więc na was głód i okrutne zwierzęta, które cię osierocą. Przejdą przez ciebie zaraza i krew i sprowadzę na ciebie miecz. Ja, Pan, to powiedziałem. Rozdział 6. I doszło do mnie słowo Pana mówiące. Synu człowieczy, zwróć swoją twarz ku górom Izraela i prorokuj przeciwko nim. I mów, góry Izraela, słuchajcie słowa Pana Boga. Tak mówi Pan Bóg do gór i pagórków, do strumieni i dolin. Oto ja, właśnie ja, sprowadzę na was miecz i zniszczę wasze wyżyny. Wasze ołtarze będą spustoszone i wasze posągi będą połamane, a porozrzucam waszych pobitych przed waszymi bożkami. Trupy synów Izraela położę przed ich bożkami i rozrzucę wasze kości wokół waszych ołtarzy. Wszędzie, gdzie mieszkacie, miasta zostaną spustoszone i wyżyny spustoszeją, także wasze ołtarze będą zburzone i zniszczone, wasze bożki będą rozbite i przestaną istnieć, wasze posągi będą wycięte, a wasze dzieła wyniszczone. I pobici padną pośród was, a poznacie, że ja jestem Panem. Lecz pozostawię niektórych spośród was, którzy ujdą spod miecza pogan, gdy będziecie rozproszeni po krajach. Ci z was, którzy ocaleją, będą o mnie pamiętać pośród narodów, do których zostaną uprowadzeni, bo ubolewam nad ich cudzołożnym sercem, które odstąpiło ode mnie, i nad ich oczami, które uprawiały nierząd, idąc za swymi bożkami. I poczują wstręt do samych siebie z powodu zła, które popełnili we wszystkich swoich obrzydliwościach. I poznają, że ja jestem Panem i że nie na próżno mówiłem, że sprowadzę na nich to nieszczęście. Tak mówi Pan Bóg. Klaśnij swą dłonią, tupnij swą nogą i mów, biada z powodu wszystkich złych obrzydliwości domu Izraela. Padną bowiem od miecza, od głodu i od zarazy. Ten, co będzie daleko, umrze od zarazy. Ten, co blisko, polegnie od miecza,
a ten, co pozostanie i będzie oblężony, umrze od głodu. Tak dopełnię na nich swej zapalczywości. Wtedy poznacie, że ja jestem Panem, gdy ich pobici będą leżeli wśród ich bożków i dookoła ich ołtarzy, na każdym wysokim pagórku, po wszystkich szczytach górskich, pod każdym drzewem zielonym i pod każdym rozłożystym dębem, gdzie składali miłą woń wszystkim swoim bożkom. Wyciągnę swoją rękę przeciwko nim i uczynię tę ziemię spustoszoną, bardziej spustoszoną od pustyni Diblat, wszędzie, gdzie mieszkają, i tak poznają, że ja jestem Panem. Rozdział 7. Potem doszło do mnie słowo Pana mówiące: Synu człowieczy, tak mówi Pan Bóg do ziemi Izraela. Koniec nadszedł dla wszystkich czterech stron ziemi. Teraz nadejdzie koniec dla ciebie. Ześlę na ciebie swój gniew, będę cię sądził według twoich dróg i oddam ci według wszystkich twoich obrzydliwości. Moje oko nie oszczędzi cię i nie zlituję się nad tobą, ale oddam ci za twoje drogi, a twoje obrzydliwości zostaną pośród ciebie i poznacie, że ja jestem Panem. Tak mówi Pan Bóg. Utrapienie. Oto nadchodzi jedno utrapienie. Nadszedł koniec, przyszedł koniec. Ocknął się przeciwko tobie, oto nadszedł. Nadszedł poranek dla ciebie, obywatelu ziemi. Nadszedł czas, zbliża się dzień grzmotu, a nie głosu rozlegającego się po górach. Już wkrótce wyleję swój gniew na ciebie i dopełnię na tobie swojej zapalczywości. Osądzę cię według twoich dróg i oddam ci za wszystkie twoje obrzydliwości. Moje oko nie oszczędzi cię i nie zlituję się nad tobą, ale oddam ci według twoich dróg i twoich obrzydliwości, które znajdują się pośród ciebie. I tak poznacie, że ja jestem Panem, który uderza. Oto ten dzień, oto nadszedł, nastał poranek, zakwitła rózga, wyrosła pycha. Przemoc wyrosła w rózgę niegodziwości, nie pozostanie z nich nic, ani z ich mnóstwa, ani z ich bogactwa i nie będzie żadnego zawodzenia nad nimi. Nadszedł czas, zbliża się dzień. Kto kupuje, niech się nie cieszy, a kto sprzedaje, niech się nie smuci, bo przyjdzie gniew na całe ich mnóstwo. Bo ten, kto sprzedał, nie wróci do rzeczy sprzedanej, choćby jeszcze żył. Widzenie bowiem dotyczące całego ich mnóstwa nie będzie cofnięte i nikt nie wzmocni się w nieprawości swego życia. Zadali w trąbę i wszystko przygotowali, lecz nikt nie ruszy do walki. Mój gniew bowiem jest skierowany na całe ich mnóstwo. Miecz na zewnątrz, a zaraza i głód wewnątrz. Kto będzie na polu, umrze od miecza, a kto w mieście, tego pochłoną głód i zaraza. Lecz ci, którzy z nich uciekną, będą w górach jak gołębice z dolin. Wszyscy będą lamentować, każdy nad swoją nieprawością. Wszystkie ręce opadną i wszystkie kolana osłabną, jak woda. Obleką się w wory, okryje ich strach. Na wszelkiej twarzy będzie wstyd i na wszystkich ich głowach łysina. Swoje srebro porzucą na ulicę, a ich złoto będzie jak nieczystość. Ich srebro i złoto nie będzie ich mogło wybawić w dzień gniewu Pana. Nie nasycą nimi swojej duszy, ani nie napełnią swych wnętrzności, bo były dla nich kamieniem potknięcia do nieprawości. W sławie swojej ozdoby, którą Bóg wystawił na swoją chwałę, uczynili posągi swoich obrzydliwości i plugastw, dlatego zamienię im ją w nieczystość. Wydam ją w ręce cudzoziemców na grabież i bezbożnych ziemi na łup, a oni ją splugawią. Odwrócę też od nich swą twarz, a zbezczeszczą moją świątynię. Wejdą bowiem do niej zbójcy i splugawią ją. Uczyń łańcuch, bo ziemia jest pełna krwawych wyroków, a miasto pełne przemocy. Dlatego sprowadzę najgorszych z pogan, aby posiedli ich domy. Położę kres pysze mocarzy, a ich miejsca święte będą splugawione. Nadchodzi zniszczenie, dlatego będą szukać pokoju, ale go nie będzie. Przyjdzie klęska za klęską, wieść za wieścią nadejdzie. Będą szukać widzenia od proroka, ale prawo przepadnie kapłanowi, a rada starcom. Król będzie w żałobie, książę okryje się smutkiem i ręce ludu ziemi będą strwożone.
Uczynię im według ich drogi i według ich sądów. Osądzę ich i poznają, że ja jestem Panem. Rozdział 8. A w szóstym roku, w szóstym miesiącu, piątego dnia, kiedy siedziałem w swym domu, a starsi Judy siedzieli przede mną, dotknęła mnie tam ręka Pana Boga. Spojrzałem, a oto coś z wyglądu podobnego do ognia. Od bioder w dół wyglądało jak ogień, a od bioder wzwyż wyglądało jak blask bursztynu. Wtedy wyciągnął coś w kształcie ręki i uchwycił mnie za kędziory mojej głowy, a duch uniósł mnie między ziemią a niebem i zaprowadził mnie w widzeniach bożych do Jerozolimy, do wejścia bramy wewnętrznej zwróconej ku północy, gdzie znajdował się tron posągu zawiści, pobudzający do zazdrości. A oto była tam chwała Boga Izraela, podobna do tej, którą widziałem na równinie. I powiedział do mnie: Synu człowieczy, podnieś teraz swe oczy w kierunku północy. Podniosłem więc swe oczy w kierunku północy, a oto na północ od bramy ołtarza, u wejścia, stał bożek pobudzający do zazdrości. Znowu powiedział do mnie: Synu człowieczy, czy widzisz, co oni czynią? Te wielkie obrzydliwości, które czyni tu dom Izraela, także muszę się oddalić od swojej świątyni? Ale odwróć się i ujrzysz jeszcze większe obrzydliwości. I przyprowadził mnie do drzwi dziedzińca, a gdy spojrzałem, oto dziura w ścianie. I powiedział do mnie: Synu człowieczy, przebij teraz tę ścianę. I przebiłem ścianę, a oto drzwi. I powiedział do mnie: Wejdź i zobacz te niegodziwe obrzydliwości, które oni tu czynią. Wszedłem więc i patrzyłem, a oto wszelkiego rodzaju zwierzęta pełzające, zwierzęta obrzydłe i wszystkie posągi domu Izraela były wyryte na ścianie, wszędzie dokoła. 70 mężów spośród starszych domu Izraela, wśród nich stał Jaazaniasz, syn Szafana, stało przed nimi, każdy miał w ręku swoją kadzielnicę, a unosił się gęsty obłok kadzidła. Wtedy zapytał mnie: Czy widziałeś, synu człowieczy, co starsi domu Izraela czynią w ciemności, każdy w swoich komnatach pełnych obrazów? Mówią bowiem: Pan nas nie widzi, Pan opuścił tę ziemię. Ponadto powiedział do mnie: Odwróć się znowu i zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości, które oni czynią. I zaprowadził mnie do wejścia bramy domu Pana, która znajdowała się po stronie północnej, oto siedziały tam kobiety opłakujące tam muza. I zapytał mnie: Czy widziałeś to, synu człowieczy? Odwróć się znowu i zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości niż te. Wtedy wprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec domu Pana. Oto u wejścia do świątyni Pana między przedsionkiem a ołtarzem było około 25 mężczyzn. Każdy z nich był odwrócony plecami do świątyni Pana. Ich twarze były zwrócone na wschód i oddawali pokłon słońcu w kierunku wschodu. I zapytał mnie: Czy widziałeś, synu człowieczy? Czy to zbyt mało dla domu Judy czynić takie obrzydliwości, jakie tu czynią? Napełnili bowiem ziemię nieprawością, odwrócili się, aby pobudzać mnie do gniewu, i oto przykładają gałązkę do swoich nosów. Dlatego ja również postąpię z nimi w zapalczywości. Moje oko ich nie oszczędzi i nie zlituję się nad nimi. Będą wołać do moich uszu donośnym głosem, lecz ich nie wysłucham. Rozdział 9. Potem zawołał donośnym głosem do moich uszu, mówiąc: Zbliżcie się, straże miasta, każda z niszczycielską bronią w ręku. A oto sześciu mężów przyszło drogą od górnej bramy, która jest zwrócona ku północy, i każdy z nich miał w ręku niszczycielską broń. Jeden mąż wśród nich był ubrany w lnianą szatę z kałamarzem pisarskim u boku. Weszli i stanęli obok ołtarza z brązu. A chwała Boga Izraela uniosła się znad cherubina, na którym spoczywała, i sięgnęła do progu świątyni. Potem zawołał na tego męża ubranego w lnianą szatę, który miał kałamarz pisarski u boku. Pan powiedział do niego: Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy, i uczyń znak na czołach mężczyzn, którzy wzdychają i lamentują nad wszystkimi obrzydliwościami, jakie popełnia się pośród niej. A słyszałem, że tamtym powiedział tak:
idźcie za nim przez miasto i zabijajcie, nie wasze oko nie oszczędzi nikogo i nie litujcie się nad nikim. Wybijcie do szczętu starców i młodzieńców, panny, dzieci i kobiety, ale nie przystępujcie do nikogo, na którym będzie ten znak. Rozpocznijcie od mojej świątyni. Zaczęli więc od starszych, którzy byli przed domem. Powiedział im, splugawcie ten dom i napełnijcie dziedziniec zabitymi. Idźcie. Wyszli więc i zabijali w mieście. A gdy ich zabijali, a ja pozostałem, wtedy padłem na twarz i zawołałem, ach, Panie Boże, czy wytracisz całą resztkę Izraela, wylewając swoją zapalczywość na Jerozolimę? Odpowiedział mi, nieprawość domu Izraela i Judy jest niezmiernie wielka. Ziemia jest pełna krwi i miasto pełne przewrotności. Mówią bowiem, Pan opuścił tę ziemię, Pan nas nie widzi. A więc ja to uczynię. Moje oko nie oszczędzi nikogo i nie zlituję się nad nikim. Złożę im na głowę ich własne postępowanie. A oto ten mąż, odziany w lnianą szatę, który miał kałamarz u boku, oznajmił. Uczyniłem tak, jak mi rozkazałeś. Rozdział 10. Potem spojrzałem oto na firmamencie, który był nad głową cherubinów. Ukazało się nad nimi coś jakby kamień szafiru, z wyglądu podobne do tronu. Wtedy powiedział do tego męża ubranego w lnianą szatę, wejdź między koła pod cherubinami, napełnij swe ręce rozżarzonymi węglami z pomiędzy cherubinów i rozrzuć po mieście. I wszedł tam na moich oczach. A cherubiny stały po prawej stronie domu, gdy wchodził ten mąż, a obłok napełnił dziedziniec wewnętrzny. Następnie chwała Pana uniosła się znad cherubinów i sięgnęła do progu domu, a dom napełnił się obłokiem i dziedziniec napełnił się chwałą Pana. I szum skrzydeł cherubinów było słychać aż na dziedzińcu zewnętrznym, jak głos Boga Wszechmocnego, gdy mówi. Gdy rozkazał więc temu mężowi ubranemu w lnianą szatę, mówiąc, weź ognia z pomiędzy kół, z pomiędzy cherubinów, to ten wszedł i stanął obok kół. Wtedy jeden cherubin wyciągnął rękę z pomiędzy cherubinów do ognia, który był pomiędzy cherubinami. Wziął i podał go do rąk męża ubranego w lnianą szatę. Ten go wziął i wyszedł. A przy cherubinach pod ich skrzydłami ukazał się kształt ręki ludzkiej. Potem spojrzałem, a oto cztery koła przy cherubinach, jedno koło obok jednego cherubina, każde koło obok każdego cherubina, a koła z wyglądu miały barwę kamienia berylu. Co do wyglądu, wszystkie cztery miały jednakowy kształt, jakby koło znajdowało się w środku koła. Gdy się poruszały, szły w czterech swoich kierunkach, a idąc nie odwracały się, ale podążały w tym kierunku, w którym zwracała się głowa i nie odwracały się, gdy szły. A całe ich ciało, ich plecy, ich ręce i ich skrzydła, a także koła były pełne oczu dokoła, one cztery i ich koła. A słyszałem, że te koła nazwał kręgiem. A każda istota miała cztery twarze. Pierwsza to twarz cherubina, druga to twarz człowieka, trzecia to twarz lwa, a czwarta to twarz orła. I cherubiny się podniosły. Była to ta sama istota, którą widziałem nad rzeką Kebar. A gdy się poruszały cherubiny, poruszały się także koła obok nich, a gdy cherubiny podnosiły swoje skrzydła, aby się unieść ponad ziemię, koła nie odwracały się od nich. Gdy tamci stawali, one stały, a gdy tamci się podnosili, one też się podnosiły wraz z nimi, bo był w nich duch istoty żywej. Potem chwała Pana odeszła od progu domu i stanęła nad cherubinami, a cherubiny podniosły swoje skrzydła i uniosły się z ziemi na moich oczach. Gdy odchodziły, koła były przy ich boku, stanęły u wejścia do wschodniej bramy domu Pana, a chwała Boga Izraela była nad nimi u góry. To jest ta istota, którą widziałem pod Bogiem Izraela nad rzeką Kebar i poznałem, że były to cherubiny. Każdy z nich miał po cztery twarze i każdy miał po cztery skrzydła, a pod skrzydłami było coś w kształcie rąk ludzkich. A wygląd ich twarzy był taki sam jak twarze
które widziałem nad rzeką Kebar. Tak właśnie wyglądały ich twarze i oni sami. Każdy z nich poruszał się prosto przed siebie.